Kazbek, jeden z najpiękniejszych, ale i najtrudniejszych pięciotysięczników Kaukazu. Ten nieczynny wulkan, wznoszący się na wysokość 5047 metrów nad poziomem morza, wymaga od alpinistów odpowiedniego sprzętu, elementarnych umiejętności wspinaczkowych, technik asekuracji i obycia z lodowcem. 16 maja 2014 roku na Kaukaz wyruszyli Jerzy Krawczyk i Mariusz Misztela. Pierwsza piotrkowska wyprawa, której celem było zdobycie wierzchołka Kazbeku. Swoją przygodę z zamarzniętym szczytem, jak nazywają Kazbek Gruzini, piotrkowianie rozpoczęli od wysokości 1750 metrów nad poziomem morza i szlaku wyznaczonego przez pasterskie ścieżki. Na wysokości 3420 metrów nad poziomem morza czekał na nich lodowiec Gergetti. W tym miejscu zwykle zawracają turyści, z kolei ci, którzy decydują się na trawers lodowca, wchodzą nań ze świadomością, że w razie wypadku nie mogą liczyć na ratownictwo górskie. Takie bowiem w tej części Kaukazu nie istnieje. 21 maja wydarzyło się to, czego najbardziej obawiali się piotrkowianie – załamanie pogody. Śnieżyca skutecznie uniemożliwiła im dalsze forsowanie góry. Mamy piękną zimę. Śnieżyca jest taka, że widzę na jakieś 20 metrów, może i nie. Także po prostu rewelacja. Jakby tego było mało, na wysokości ponad 4000 metrów miało miejsce oberwanie części lodowca. Tony lodu i wody spadły na gruzińsko-rosyjskie pogranicze, zabijając jedną osobę. Przez kilka kolejnych godzin trwała akcja poszukiwawcza zaginionych 6 osób. Na szczęście piotrkowska wyprawa znalazła schronienie w dawnej, poradzieckiej stacji meteorologicznej na wysokości 3563 metrów nad poziomem morza. Dzień później Jerzy Krawczyk i Mariusz Misztela podjęli próbę wspinania się dalej. Doszli do wysokości około 3800 metrów nad poziomem morza. Niestety nieustępująca śnieżyca i stale pogarszające się warunki pogodowe skłoniły ich do przerwania wyprawy. Prognozy meteorologiczne również rozwiały ich nadzieję na atak szczytowy. Przez kolejnych 14 dni na szczycie Kazbeku i na prowadzącym doń plateau miała trwać nieustająca śnieżyca. Sponsorem wyprawy była firma Ekocentrum z Radomska.